W trzecim odcinku warsztatów dowiecie się, jak zbudować fletnię, jak przywołać rusałki, zrobić im dwa zdjęcia, czy z kręgu rusałkowego da się wyjść żywym oraz czy błędne ogniki bywają przyjazne dla ludzi. Wszystko w 15 minut na drobie leśnych instrumentów. Zaprasza Witold Vargas. Spotkanie z południcą nie należało do najprzyjemniejszych. O, proszę zobaczyć, ale jakoś udało się przeżyć. Ważne, że są dwa zdjęcia. Etap drugi. Dzisiaj w nocy jest pełnia księżyca, więc ja wykorzystam to, żeby za pomocą multanek, starożytnego słowiańskiego instrumentu, przywołać na łąkę rusałki. To są przepiękne istoty. Mam nadzieję, że je sfotografuję, ale tak naprawdę muszę też uważać, bo jeżeli za bardzo się do nich zbliżyć, może się to naprawdę tragicznie skończyć. Ale cóż, czego się nie robi w imię nauki, prawda? Teraz w takim razie powiem szybciutko, jak taką flecienkę wykonać. Brzmi ona tak. Czego jeszcze nam potrzeba? Piły, miarki, jakiej długości powinien mieć każdy dźwięk, papier ścierny, sznur do wiązania. Przyda się również strojk lub aplikacja na telefon do strojenia instrumentów. I nożyk. To wszystko. Trzeba po prostu nasze drzewo fletowe, rdestowiec, poucinać na różne długości, zostawiając z jednej strony zawsze jedno kolanko, żeby rurka była z jednej strony zatkana, a z drugiej strony otwarte. Tu otwarte, tu zamknięte. Najpierw utnę wszystkie rurki, które wybrałem, a dopiero później zdecyduję, która będzie służyła jako najdłuższa, a które będę stopniowo skracał. Dlaczego? Dlatego, że fletnia musi mieć tutaj płaską powierzchnię. Nie mogą być różne grubości, bo ta deseczka nie będzie chciała trzymać rurek. One muszą być równe, czyli albo tej samej grubości, albo od najgrubszej do najcieńszej. Do roboty. Mam już wszystkie swoje rurki pocięte, a teraz będę je układał od najgrubszej do najcieńszej, uważając, żeby te grube nie były za krótkie, bo wtedy oczywiście się nie nadadzą. Do zrobienia najdłuższego dźwięku użyję jednej rurki i pokażę wam wszystko do końca, a całą resztę później już zrobię poza kamerą, bo właściwie po co przedłużać? Robota jest dokładnie ta sama. Pierwsza sprawa. Gram i sprawdzam, czy wysokość jest właściwa. Jak jest za nisko, to ucinam kawałek. Ale skąd wiedzieć ile? Tutaj na kartce macie różnicę odległości między jednym dźwiękiem a drugim. Jest to mniej więcej, patrzcie, 2 cm tutaj przy najdłuższych, a na samym końcu 6 mm. Na pewno nie wolno, nie warto ucinać więcej za pierwszym razem, tylko mniejszą odległość niż to. A im mniejsza rurka, tym mniej się wycina, żeby osiągnąć właściwy dźwięk. Teraz sprawdzam. Jeszcze. Już prawie. I ponieważ jestem już bardzo blisko, to już dalej nie tnę piłą, bo to musi być za cienka warstwa do wycięcia, tylko tak. Temperuję jakby moją rurkę w ten sposób. O! A później skracam. Już jest dobra. I teraz całą resztę zrobię tak samo i pokażę wam efekt końcowy. Już mam teraz pocięte wszystkie rurki według długości. Pierwsza próba.
pozostaje powiązać. Ale zanim się zwiąże, to trzeba uważać na takie coś. Tutaj każdy z tych fragmentów ma takie odgałęzienie i ono będzie bardzo przeskaczało w wiązaniu. Więc należy ściąć je i bardzo dokładnie wyrównać papierem ściernym. Tak samo warto załagodzić całą część górną, gdzie się gra, dlatego że będziemy grali w ten sposób, przesuwając po ustach. Jeżeli są jakieś takie nierówności, to one będą nas drapały po prostu i to może być nawet bolesne. I to jest to, co będę teraz robił z każdą rurką. Jeszcze tak trochę dokładniej. Mamy wszystkie rurki już ładnie wyszlifowane. Pozostaje powiązać je ze sobą. Do tego potrzebny mi jest jeszcze jeden patyczek, którego przecinam po prostu na pół w ten sposób, aby był trochę dłuższy niż nasza fletnia. Dwie takie deseczki są potrzebne, jedna z każdej strony. I należy je tak spłaszczyć, potrzaskać, żeby były płaskie. Tak będzie bardzo dobrze. I drugą też. Następna rzecz. Przy jednym końcu każdej deseczki należy zrobić takie małe nacięcia, żeby sznurek trzymał. Biorę sznur. Na początku najzwyczajniej w świecie robię pętelkę i zawiązuję jeden z końców. O tak. W ten sposób. Następnie kładę tutaj pierwszą rurkę przy tej desce, a drugą deskę kładę z drugiej strony. I teraz mogę trzymać ręką w ten sposób, o tak, i nawet rurka nie wypada. Sznurek potem należy oplatać dokładnie w ten sam sposób przy każdej rurce. Ważny jest tylko początek. Tu na początku muszę zrobić jeden krzyżyk. Raz, dwa. W ten sposób. Krzyżyk. Potem tak samo dookoła rurki. Jeden raz i jeden raz powstał tutaj krzyżyk. A dalej robi się dokładnie to samo, przykładając każdą kolejną rurkę, z tym, że trzeba cały czas pilnować, żeby wszystko było ciasno zrobione. Jeżeli zwiążemy od samego początku ciasno, to wtedy będzie to dobrze trzymało. Więc robię dalej dokładnie tak samo. Kiedy skończyliśmy wiązać wszystkie rurki dokładnie tak samo, taki krzyżyk, jeszcze nie zawiązujemy końcówki,
tylko łapiemy jeszcze raz za jedną z tych desek i patrzcie, po tej samej stronie dokładnie ciągnę z całej siły i związuję całą deskę dookoła. O tak. Potem biorę drugą deskę z drugiej strony i też ściągam z całej siły dookoła. Dopiero kiedy owinąłem z obu stron w ten sposób, mogę uciąć końcówkę i związać mocno, łapiąc o to. O. I mamy fletnię związaną. Robi się późno. Słońce już się położyło właściwie. Najwyższy czas ruszyć po dobre zdjęcia rusałek. Ale najpierw odrobinę techniki gry. Na fletnie gra się tak. Na czym to polega? Nie należy wdmuchiwać z całej siły powietrza do rurek w ten sposób, tylko ostrym, zwartym strumieniem powietrza należy celować tutaj prosto w górną krawędź każdej z rurek, tak żeby powietrze rozdwoiło się, połowa poszła ponad, a połowa weszła do środka rurki. Wtedy, jak się to powietrze rozdwaja, powstają wibracje w strumieniu. Żeby znaleźć odpowiedni kąt, warto na samym początku robić tak. Żeby wyczuć, gdzie się trafia. Tak? I fletnie generalnie powinny być tak raczej położone tutaj na brodzie. W ten sposób. A jak już się znajdzie odpowiedni kąt, to już można zacząć wibrować na różne sposoby i modulować. Albo przeponą, albo rękami. Albo w ten sposób, kątem. I tyle. Idę po rusałki. Mam nadzieję, że je zobaczę. Jest taka dobra łąka tutaj niedaleko. I mam nadzieję, że nie dam się zwieść, dlatego że rusałki mają coś takiego w sobie, że one sprawiają, że człowiek nie może się powstrzymać, żeby za nimi polecieć i zatańczyć. Może się to skończyć naprawdę tragicznie. Trochę się denerwuję, ale jak będą dwa porządne zdjęcia, nasza wygrana. Zapowiada się piękna księżycowa noc. Jeżeli wierzyć legendom, zawsze zanim ujrzy się rusałki, ukazuje się na łące zając. Ale czy ja zobaczę zająca w zwykłym świetle księżyca? To jest zagadka. Pamiętam, że ta łąka, ta właściwa, była gdzieś za tym zagajnikiem brzozowym, za tą brzeziną. To musi być gdzieś tam, w tamtym kierunku. Piękna, rozległa łąka. Myślę, że tutaj będzie właśnie idealne miejsce, żeby spróbować wywołać rusałki. Tam coś jest? Nie. To chyba zając. Nie. Jakoś nie widzę rusałek. Może potrzebna radośniejsza melodia. Zobaczymy.
Co? Co to jest? Ja nie mogę! Frusałki! Jakie piękne! O, ile ich jest? Dziewczyny! Halo! Halo! Dziewczyny, czekajcie chwilę! Poczekajcie tu! Gdzie? O, o jest! Ej, nie uciekajcie! Zaraz, moment! Moment! Gdzie one się podziały? Gdzie one są? Jeszcze ten prażący księżyc. A, dobra, wracam do domu. Ojej! Oj, 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 oj! Nie! 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 Ojej! Ojej! Co się dzieje? Uciekać! Uciekać! Muszę uciekać! Szybko! Biegiem! Biegiem! Gdzie jestem? O, moje rzeczy! Biegiem! A, tam! Aby do lasu! Aby do lasu tylko! O, o, schowam się w tej brzezinie i może już będzie dobrze. A wracając, na szczęście spotkałem świetliki, które doprowadziły mnie do samego domu. Thank you.